Gospodin z wami. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Sława Tebi, Gospodine. W ono wrijeme Jezus doszedł. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Przedstawiający nam trzy od Boga pozwane osoby. Przedstawiając nam trzy osoby powołane przez Boga, dzisiejsza liturgia wzywa nas, abyśmy pomyśleli o proroku, o apostole i o cechach ich powołania. Tak więc o relacji wobec Boga, który wzywa i z narodu, który jest powołany. Te rozważania są proponowane nam właśnie na początku okresu letniego, gdy przed nami stoi wielka liczba spotkań z księżmi prymitywnymi, którzy przyjęli święcenia. Przyjęli u nas święcenia w Mostarze i Sarajewie. Gratulujemy Panom. Jasnym jest, że prawdziwie chcemy, aby byli tymi, którego są powołani. Zachwyceni młodością, wszyscy będziemy szczęśliwi i radośni, że możemy uścisnąć ich rękę i przyjąć ich błogosławieństwo prymicyjne. Nie będziemy musieli długo czekać. Zapomnimy o tych wszystkich radościach i przed nami stanie człowiek, koga poznajemy. Tego znamy, znamy jego brotnia, duwna, nachiewe, kije, liwna, rame. Jego przodków, z których miast pochodzą. Zobaczymy 1000 wad. To przeszkodzi, aby jego prorockie słowo i jego usta, słowa z jego ust nie mogły przeniknąć do naszych serc. Słowa proroków przez wszystkie czasy, starotestamentalnych proroków, testamentalnych, teraźniejszych i przyszłych, będą takie same. Los tragiczny proroku słyszeliśmy, jak Jezus mówi w Ewangelii. Realizując swoje zadanie, powołanie, nie może się zachwiać. Jego zadaniem jest głoszenie Słowa Bożego, tak jak Paweł mówi, głoszenie Słowa w każdym czasie. Choćby zatwardziałego serca, on nie może milczeć, choćby nagrodą dla niego było męczeństwo. Dlaczego prorok nauczyciel? Mówię
sobie jako kapłani i o tych. Słowo Boże, które dziś słuchamy, dla nas jest ważną nauką. Wydarzenie z Ewangelii jest bardzo jasne. Wydaje się, że Jezus w Nazarecie napotyka otwarte serca, podziwiają uczynki, które wykonał, mądrość, która wychodzi z jego ust, ale tylko do tego, że mówi otwarcie o sobie jako Mesjaszu, który ma przyjść, ma prawo skarcić ich z powodu grzechów i braku wiary. W czasie jego słowo, słowo Jezusa, nie ma siły prorockiej. Dlaczego? Znamy Go. On jest Synem Cieśli. Jezusa mierzą według Jego rodziny. On jest dzieckiem małych ludzi. Ojciec jest ubogi. Jezus nie chodził do jakiejś szkoły. Jest niewykształcony. Są o Nim wszystko i nie pozwalają, aby Jego słowa ich ogarnęły. Co chce im powiedzieć, dla nich byłoby dobre. Nawet to nie pomaga. Ani cuda, które wcześniej uczynił, nie pomagają im, aby Jezus obronił swoje powołanie i chcą go strącić ze skały. Taki jest los proroka. Ewangelista Marek pisze o braku wiary ludzi z Nazaretu. Jezus sam jest zdziwiony. W tym czasie, gdy okazują brak wiary wobec Jezusa, Mesjasza, przestają dziać się cuda. Jezus mówi, idzie do innego miejsca. Przykład ludzi z Nazaretu jest często w nas powtarzany. Już od młodego wieku wiemy wszystko o Jezusie, tak przynajmniej myślimy. Kim On jest, jakie ma znaczenie, czego wymaga, co daje. To są pytania, które bez przerwy są otwarte. Czy Jezus jest słaby, nie może uczynić cudów? Czy tu brakuje naszej wiary? Często składamy ręce, potrzebujemy cudów, tak jak kiedyś. Ale ich nie ma. Cud następuje zawsze przez siłę czyjejś wiary. A Jezus nikogo nie zmuszał do wiary. Ani teraz, jeżeli chcesz. Czy bez przerwy modlić się o cud wiary i inne cuda same by się pojawiły? Czy to przychodzą przez tą osobę, czy przez inną? Wszystkiego na wszystkich kapłanach i wiernych w tych czasach potrzebne jest natchnienie. Bezpiecznym jest, aby kapłan utożsamił się ze światem. Istnieje niebezpieczeństwo zapomnienia o jego prorockiej służbie, do której jest wybrany, a on bardzo często upravo w tym świecie, w którym żyje. Bolje za niego, da bude i poniżen i odbaczen zbog grzechu. Żeby był poniżony, odrzucony z powodu tych słów, które głosi, niż żeby zbyt bardzo łączył się z tym światem i zamilkły jego słowa prorockie. Siła jego służby prorockiej nie jest w jego mądrości, tylko w Bożym wybraniu do tej służby. Z tego może używać, jest to, iż może cieszyć się, tak jak Paweł mówi, w słabościach, obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Jego słowa wtedy będą najbardziej skuteczne. Chociaż wydawało się,
się może, że to, iż naród ma zatwardziałe serca. Jasne są, że ojcowie stworzyli świat, w którym żyjemy. Synowie z powodu grzechów ojca stare Biblie. I umiesto da ne čine grijehe oči, przyjmują skutki, umnażają grzech. Życie staje się nie do zniesienia, a oni nie mogą pojąć, że to jest znak, iż należy zmienić siebie. Przesłanie zawsze jest aktualne. Zmianę błędnie prowadzonej polityki symbolu moralnej pokwarenności, symbolu zepsucia moralnego, lecz chodzi o prawdziwe nawrócenie, że sami wydaje się, że prorok, kapłan mówi bezcelowo, ale on nie może zamilknąć albo zrezygnować z dwóch powodów. Jeżeli ludzie nie czynią to, co należy, to Bóg uczyni to, co należy. Nikt nie może powiedzieć, uszczegłeś nas. Z drugiej strony prawda zawsze działa w ten lub inny sposób. Zawsze toruje prawym putem, taj prawy put. Ta prawdziwa droga istnieje, ona jest oznaczona i zapewniona. Prawdziwy pracuje w wierze w Boga. Nie należy skusić się, aby pójść łatwiejszą drogą, aby szybko zmieniać rzeczy. Kapłan musi czytać słowa Pawła. Dostać je moja miłość. Starczy Tobie moja łaska, bo moc w słabości się doskonali. Wierni nie mogą dać się pokusie zgardzenia słowami prorockimi kapłana, tak jak ci z Nazaretu. Z względu na to, że kapłan ma zdolności ludzkie, czasami to jest trudne, ponieważ kapłan jest często zwykłym grzesznikiem. Jego wielkim obowiązkiem jest to, że to, co głosi, że tym ma żyć. Świadek, prorok musi przez swoje życie udowodnić, co głosi. I wierny musi pojąć, iż kapłan został do niego wysłany, aby był na jego drodze. I należy powiedzieć, że kapłana nie jest nieraz, jest nieraz niemożliwym dojść do ludzi, którzy mieliby zmienić swoje życie. To jest bardzo trudne. Tada se na svećeniku traže mane i slabosti. Kapłanie szuka się wad, słabości. Jeżeli osobiście znajdziemy, to wszystkich pradzia. Događa se čak pod izlikom da želimo spasti ugled crkve i... Chcemy jednak uratować wielkość Kościoła. W Nazarecie znak wielkiej nadahnuće kako Isusu, tako još neznatnijem čovjeku svećeniku. To što se neko dogodilo u Nazaretu ima... To kiedyś wydarzyło się w Nazarecie, ma wyczulić nas, bolje, że może nie pojmujemy Jezusa lepiej niż Jego współmieszkańcy. To, co przychodzi do nas, te słowa przez tego czy przez innego kapłana, dla nas są obojętne. Ważne jest dla człowieka, to dla oczu jest niewidoczne. Słowo Boże, pojąć to Słowo Boże, Słowo prorockie, bez da poganski nimczywania się nas. Może się wydarzyć to, iż ci, którzy byli poganami przed nami, zostaną
zbawieni. To do Medjugorje. Gdyby to się w innym miejscu na świecie, prawdopodobnie w kościele katolickim byłoby to inaczej sprawdzane, osądzane. A my musimy pozostać cierpliwi, aby została uznana. Jestem przekonany, że to będzie ukrzyżowane. Musimy znieść odrzucenie i wzgardę. Ci, którzy będą wierzyli, pomogą wytrwaniu przez wysłuchanie orędzi, wysyła do nas przez Maryję. Amen. Wieruję mu